Dobry dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Negelo Quero z tej strony w kolejnym odcinku tytułu nie innego jak właśnie tutaj Monsters Domain. Dobra, zbieramy te kryształki. I przy okazji tutaj możemy pobijać raz jeszcze przeciwników. No i świetnie. Mamy kolejne tutaj rzeczy, które są nam potrzebne. Tu możemy ofiary z tego zrobić, żeby się uleczyć. Bardzo dobrze. Tu zanim wejdziemy dalej, to najpierw udamy się może tutaj. Tam coś leży jeszcze w ogóle. Dobra, weź wszystko. Mamy jakąś mapę i udać się mamy tam. No a my sobie pójdziemy tutaj tą osadę rozwalić. Serio, i to poleciało i nie trafiło go w ogóle. Gdzie on jest? Został ziomek ścięty niestety. Kolejny też. Akurat nie z tego miałem skorzystać, tylko miałem nas właśnie troszeczkę uleczyć tutaj. Po ciężkiej batalii. Bardzo dobrze. Ogółem też możemy sobie... awansować o poziom, bo zdobyliśmy właśnie nowe doświadczenie. Znaczy, inaczej, właśnie teraz zamotałem z tym, co powiedziałem. Zdobyliśmy wystarczającą ilość doświadczenia, żeby sobie awansować. My sobie tutaj będziemy korzystać z tej szkoły cieni. Gdy czar krwawej furii zostanie aktywowany, obrażenia wrogów zostaną zwiększone, a zdrowie użytkownika również się poprawi, ale bez sens. Dobra. Jak niewystarczająca ilość, przecież miałem dostępne nowe punkty. No, w taki sposób mogę robić. Dobra. Średnio to jest użyteczne ogółem, no ale niestety jest konieczne, aby sobie dalej odblokowywać kolejne zdolności. Tam nie wskoczymy. Dobra, to co, obóz oczyszczony. Na to wychodzi. Ale dobra, bo jeszcze teraz mi się przypomniało, że przecież mamy wyższy poziom, więc możemy sobie tutaj uzbrojenie dać lepsze. Tu jest jeszcze wyższy wymagany, ok. O! Ale to siódmy poziom aż.
jakiś duszy rapier. Dobra, który tu jest najbiedniejszy? Tych dwóch. Masz, ubierz se to. A ty masz, ubierz se to. Żebyś miał cokolwiek. I jeszcze temu by się przydało coś dać, ale chyba... Chyba nie bardzo mamy co, chociaż o, tutaj jest. No i dobra, to by było na tyle. Chyba, że jeszcze w sumie portki mogę mu dać przecież. No i to by było w sumie wszystko. Dobra. No. Biegają mi tu, przeszkadzają. Dawaj, zwierzyna. Dobra. No i teraz możemy śmiało sobie wrócić. I teraz tak, ziutki. A, bo zapomniałem, że przecież oni mogą iść do tego. Do naszej tej takiej, nie wiem, wioski czy czegoś takiego. Dobra. Jeden. Dwa. Dobra, chodźcie, parówy. Idziemy dalej. Co, jeszcze brama jest za... Aha, bo tam jest jeszcze, dobra. Poszło w miarę. Dobra, jesteśmy w Cliffwood. Możemy teraz tutaj sobie też reanimować tych ziomków. Dobra. Najpierw sobie wstąpimy tutaj, bo tam widać, że coś się będzie pewnie działo. No, tutaj danga mamy. Okej. Okay. Mam miejsce w ekwipunku? Coś tam mam. Dobra. To lecimy. Mm-hmm.
Czym ja oberwałem? Wow, dobra. Błogosławiony hełm. Nie, błogosławieństwo łód ręki. Fajnie wygląda, ale niestety nic specjalnego w sobie nie ma. Wow. No serio, oberwałem tym? Hitbox is real. Loża została wyczyszczona. No okej. Mieliśmy też tutaj jakieś nowe przedmioty. Buty, ale gorsze. Łupiące czaszki. I burza z piorunami. No to poziomu czwartego wymaga. Niestety nie mamy czwartego. Dobra. Chodźcie, ziutki. Idziemy. O, jakiś szał. W sensie broń. Ale to jest to samo, co mamy. A to możemy w sumie komuś dać. Na przykład jemu. Oho. No patrzcie go. Jakoś specjalnie dobry nie był, jak widać. Szybko poszło. No dobra, spoko. Możemy sobie po kolei... Przepraszam, teraz podbierać tutaj kryształki. Da się je czarem rozwalić? A da się. Mogę usiąść na tym tronie? No niestety nie mogę. Tędy ja przylazłem, tędy? Nie, nie tędy. No to idziemy. Wejście, The Black Wall. Święta mgła na grobki. Droga przed nami jest pokryta świętą mgłą. Ta mgła blokuje drogę nieświętym stworzeniom, takim jak Demi-Bóg i jego słudzy. Jeśli półbóg dotknie świętej mgły w opętanym stanie, spowoduje to szkodę. Jedyne wyjście to przejście w formie duchowej. Zawsze jest nagrobek w pobliżu świętej mgły. Te nagrobki pozwalają duchowi przywrócić ostatniego posiadanego sługę do tego miejsca, aby ostatecznie ominąć świętą mgłę. Okej. Forma duchowa może być włączona w dwóch okazjach. Gdy otrzymamy zbyt dużo obrażeń, umrzemy, przytrzymując kół, aby ręcznie opuścić jednostkę. Półbogowie nie mogą zbyt długo pozostać w formie duchowej. Gdy siła życiowa osiągnie zero, będzie to koniec. Ale można opętać ponownie za pomocą kół w innego sługę, aby uniknąć tego. Kiedy w formie ducha Demi-Bóg nie może interakcji z innymi przedmiotami niż słudzy i zwłoki wyznawców światła. Ale w tej formie Demi-Bóg ma zdolności do podróżowania znacznie szybciej niż zwykle. Okej.
dobra. Tylko zamiatane. No w takim wypadku to jest ten, którym ja jestem, tak? Ja, Frims. Nie wiem, czemu się nazywam Frims, ale okej. Eksplozyjne kryształy. Eksplozyjne kryształy to specjalny rodzaj kryształu, który ma wybuchowy rdzeń. Ten rdzeń można ujawnić poprzez zniszczenie kryształu. Rdzeń można podnieść, rzucić, co spowoduje wybuch po uderzeniu. Niektóre drzwi można zniszczyć tylko wybuchowymi kryształami. To otworzy nową ścieżkę do eksploracji. Okej. No dobra, i jak ja teraz? A dobra, nieważne. Jest okej. Dobra, jesteśmy w The Black Wall. Ale się głowa potoczyła, no. Głowy się potoczyły. O, przeciążony jestem. Niedobrze. Wymienimy sobie helmet. No i nie wiem, jakieś gówna można by było ogółem powywalać albo oddać im. Chociaż dziwne, że mogę im dawać rzeczy, które... Znaczy, dziwne, że mogę im dawać rzeczy, gdzie oni są gdzieś nie wiadomo gdzie. A, dobra, bo tutaj teraz pewnie to przejście otworzymy. Chociaż może niekoniecznie. No dobra, to możemy w sumie uzbroić kogoś innego. O, na przykład jego. Bo czemu nie? Trzewiki możemy mu dać. O, jemu też możemy dać. Żeby mu w nóżki nie było zimno czy coś. Dobra, wystarczy nam tego tyle. A, dobra, zielone kryształy są źródłem mocy bariery, teraz dopiero zauważyłem. No i spoko. Dobra, oni go już ubiją. Bo nam, jak widać, to tutaj wiecznie staminy brakuje. Ohoho. Runda druga. Wygląda jak jakiś rzymski wojownik, który został przeklęty. Trzy czary i bot leży.
Jak dla mnie bomba. Powróć do Spirit Helm. Ale co strzeliłem? Oho. The day I have long awaited has finally arrived. I always believed that one day you would come and set us free. And now here you are. This place feels familiar. Where exactly are we? And I don't have any idea who are you. My lord, allow me to explain everything. 1,000 years ago, you led a powerful tribe of demons, and I served as your trusted dark wizard, standing by your side as your protector. Meanwhile, there existed a mighty empire filled with magicians and soldiers. Within that kingdom, a powerful secret lay the Dragonstone. It held the kingdom's entire power, and whoever possessed it could control everything within its realm. Our tribe's sole objective was to obtain the Dragonstone and establish monsters of demons with its formidable power. Even back then, you and I, along with our group, were on the verge of a highly successful mission to acquire the Dragonstone. We had finally reached its location, but it was heavily guarded. Unfortunately, we were captured, and our entire army was annihilated. This place marks the site of that fateful event. Subsequently, they imprisoned my soul here and banished your soul far away from here. I understand everything now. Where is the Dragonstone at present? We must resume our mission from where we left off. My lord, aware of the risks, they shattered the Dragonstone into 4 fragments and secured them in different locations. During my imprisonment, my magical powers weakened, but I managed to observe the events of the past 1,000 years from here. I can guide you to the whereabouts of the Dragonstone's pieces. By collecting and assembling the 4 parts of the Dragonstone here again, you will unleash the ancient power of the Dragonstone, as it was thousands of years ago. Impressive. From now on, we must reclaim all that we have lost and establish our mighty dominion once again. Tell me, where can we find the first piece of the Dragonstone? My lord, you are now being shown the location of the first part of the Dragonstone on the map. Proceed to the designated path and retrieve the first fragment. Once obtained, return it here and place it into its rightful position. No i wszystko jasne. Okej, okay. Naciśnij E, aby uczyć interakcję ze złomowiskiem. Myślę, że tym możemy zająć się w kolejnym odcinku. A ten sobie po prostu teraz zakończymy, bo poznaliśmy mniej więcej, jak to wszystko wygląda. No i tu też pewnie będziemy sobie teraz budować swoją bazę, swoje królestwo. Ale tak jak mówię, tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczyska w kolejnej części.